Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ranach Ace Attorney 3, a przed wami Godot. Godot, którą nie widzieliśmy przez całą tą sprawę jeszcze, no i w końcu się pojawia nagle w tym miejscu, w grę, co on tu robi. Dużo pytań, mało odpowiedzi, ale zaraz się wszystkiego dowiemy, mam nadzieję. No i cóż, zaczynajmy kolejną część drugiego dnia śledztwa. Prokurator Godot, nie wiedziałam, że pan tu jest. Prokurator? Dlaczego nie pojawiłeś się wczoraj na procesie? Ha! Mógłbym zadać ci dokładnie to samo pytanie. Ha? Ale ja byłem... Przeziębiłem się, więc... Miałem coś dużo bardziej... Coś delikatnie bardziej ważnego niż... zwykłe przeziębienie. Coś tak ważnego, czego i tak nie zrozumiesz. Wystarczy. Chyba już wiem, kim jesteś. Jesteś najgorszym rodzajem prokuratora. Co może być ważniejsze od procesu? O, i co powiesz na franie, Godocik? Kim jest ta Sarenka Trajc? Ta dzika łania. To jest pani Von Karma. Ona jest prokuratorem pod twoją nieobecność. A. Cóż, chyba jestem ci coś winien. Ale teraz możesz już odejść, księżniczko. Czas, żeby wielcy chłopcy, duzi chłopcy wrócili na stanowisko. Za kogo ty się uważasz? Ta sprawa jest moja. Hej, Fili. Znaj swoją rolę i zamknij usta. Nie wytrzymam kobiet tak jak ty. Uuu, Godot. Powiem tylko to jeszcze raz, panienko z biczem. Wracaj do domu. Phoenix Wright. Dlaczego uderzasz mnie? A. Zasługujesz na więcej dziur po tym biczu niż to, Trite. Co? Wciąż nie łapiesz, prawda? Nie zdajesz sobie sprawy, że rozpocząłeś coś, czego już nie będziesz mógł cofnąć. Jest coś innego w Godocie dzisiaj. Mam takie silne poczucie czegoś, co jest za jego maską. Czy to złość? Albo... Czy to... Smutek? Smutek? Mogę mu coś zaprezentować? Nie wiem, na przykład to? Godot, można to zerknąć? Ha! Moje oczy. Mają randkę z horyzontem. Flirtują z mewami. Nie mam intencji, żeby pomagać ci w takim obrońcy rty, Trite. Ale musisz mu pomóc. Nawet troszkę. Kto to mówi? Nie sądziłam, że taka gładka odmowa może mnie tak zdenerwować. A jednak. Zapytajmy o to. Okej. U mnie zazwyczaj chyba mało takich reakcji można było zdobyć. Ale za czym? Może o czymkolwiek nam powie? O kuli? Nie, na razie chyba po prostu musimy z nim pogadać. On tak naprawdę może nic wiedzieć o sprawie, ale no wątpię, żeby tak było. Dlaczego się nie pojawiłeś? Powiedziałeś, że masz jakieś ważne sprawy i dlatego nie byłeś w stanie przyjść do sądu, racja? No, to co to było? Raz ci już powiedziałem, ale prawdopodobnie nie pamiętasz. Wróciłem z głębin piekła, żeby walczyć z tobą. A czemu ze mną? Widzisz, Trajc. Doświadczyłem czegoś, czego większość nie doświadczyła. Śmierci. To by pasowało do teorii, że to jest Armando. Ty umarłeś? Oczywiście. Bycie wyciągniętym z piekła to nie lada radka. Regeneracja i dostosowanie wszystkich wewnętrznych organów jest... Cóż, powiedzmy, że nowoczesna medycyna pozwala nam dożyć wieku starości. Nawet komuś takiemu jak ja. Więc masz na myśli, że ta maska, którą nosisz, jest to ohydne urządzenie? Mówię, obiecuję ci, to nie jest wybór modowy, mój nieoświecony przyjacielu. Bez tego nie mógłbym zobaczyć twojej twarzy. Okej, czyżby on teoretycznie oślepł jakoś od trucizny? Ja nie wiedziałem. Mój wzrok jest trochę zepsuty. Nawet z tymi ogromnymi goglami na głowie
wciąż nie widzę wszystkiego. Wciąż zachowuję te śmieci. Keep this worn out piece. Zachowuję ten szmelc. Chyba chodzi o to, że mimo wszystko dalej korzysta z reszty ciała, jakby z takich normalnych usług, chociaż coś to nie działa, czyli mój kotek tutaj wchodzi, łobuz. Nie mogę ukrywać, że pewna rzecz mi się rzuca w oczy. Oczy. Moje oczy działają, ironie. Mianowicie, nagle po trzech wspólnych sprawach... No trzech, no bo jeszcze mieliśmy go przy tym, ale jak ogrodu to powiedzmy dwóch. Dowiadujemy się o tym, że jego urządzenie kiepsko widzi. Może stąd właśnie. Nie, no ale niemożliwe, żeby on był zamieszany w tą sprawę. W sensie, o czym pomyślałem? O tym, że ta kula została bardzo przeoczona przez sprawcę. Ktokolwiek zabił Elise, przeoczył kulę. A on mówił, że ma słaby wzrok. Więc jeżeli ktoś miałby coś nie zauważyć, to... Pewnie zwykły człowiek by też nie zauważył tej kuli, ale on jeszcze bardziej by mógł jej nie zauważyć. Rozumiecie, o co chodzi? Przepraszam, ale... Mówisz, że doświadczyłeś śmierci? Jak to jest możliwe? Co się stało? Może zapytasz jego? Ha? Mnie? Tak, Dright. Ciebie. Powinieneś wiedzieć o tym wszystko. Czy on ma nam za złe i myśli, że my jesteśmy jakimś przydupasem, Dali? Wiesz, kiedy już moje życie się skończyło. I kto je zakończył? Cóż, Finch Wright? Wiesz? Ja nie wiem, o czym on mówi. Chociaż, szczerze mówiąc, czuję, jakby coś mi gdzieś tam dzwoniło, ale nie wiem, w którym kościele. Myślę, że wiem o tym, jak Godo został zabity. To niedługo stanie się wszystko jasne. Nieprawdaż, Trajt? Nie można cofnąć. Wcześniej powiedziałeś, że zrobiłem coś, czego nie mogę cofnąć. Co miałeś na myśli? Wewnętrzna świątynia, tutaj, po tej stronie Dusty Bridge, jest odizolowaną wyspą. To samo powiedziała siostra Bikini. Godo, to siostra Bikini! Oh, no way! Teraz już wszystko się układa w całość. I zastanawiam się, Trajt. Czy wiesz, co policja tutaj robi dzisiaj? Jarto, co masz na myśli? Oni szukają. Szukają śladu akulistki, która zaginęła. Zaginęła? Jako lider ekipy poszukiwawczej, powiem ci to z całkowitą pewnością. Mai Fei nie ma po tej stronie Dusty Bridge. Ha? Ale to niemożliwe. Ona przyszła tutaj w nocy i... Nie powtórzę tego. Szanse, że ją tutaj znajdziesz, są zerowe. Chyba, że mówimy o jednym unikatowym miejscu. Jednym? Czyli jakim? Święta jaskinia. Przy wejściu, w której stoimy teraz. To jest jedyne miejsce, którego ekipa poszukiwawcza jeszcze nie zbadała. Więc nie zbadali jeszcze tej jaskini. Ale uważaj. Temperatura tam jest bardzo niska. Nawet jeżeli ona tam była, szanse na to, że ona zostanie znaleziona żywa, są bardzo małe. W najlepszym przypadku. Nie! Co oznacza, Trajt, że wysłałeś Mai Fei na jej śmierć? On ma z nami problem. On ma z nami realny problem. Na początku traktowałem trochę jako takie aha, hihi, ale on ma z nami jakiś realny problem i to czuć strasznie. Teraz, kiedy się zwróciła tą uwagę, to czuć to jakoby ze zdwojoną siłą, ty głupcze. Jeżeli taka jest sytuacja, dlaczego nie jesteś teraz z ekipą poszukiwawczą? Chyba czegoś nie zauważyłaś, moja dżurkejska anielico. Equestrian to jest chyba taka dżurkejka. Nie widzisz tego wielkiego zamka i łańcuchów? To jest podchwytliwy zamek. Przygotowuje się do otwarcia go teraz, kiedy o tym mówimy. A więc, Stride? Raz jeszcze, kobieta ginie przez ciebie. Raz jeszcze? O czym ty mówisz? Nie mów mi, że zapomniałeś. To było 2 lata temu. Chodzi o Mię? Kiedy ostatnia niefortunna kobieta zginęła przez ciebie? Przeze mnie? A wiesz, co to był? To była siostra Mai Fei. Zgadza się, Mia Fei. Mia? Zabiłeś ją. Nie, nie tak to było. Co? O co mu chodzi? Mia Fei.
To było 2 lata temu. Mia Fey broniła za kimś, za mężczyzną. Ale odgryzła więcej niż była w stanie zjeść. Zrobiła sobie bardzo niebezpieczną wroga. Tak, to jest sprawa, której nigdy nie zapomnę. Ale dorwałem go, osobiście. Jasne. Morderca pani Fey został złapany. Ale to jej nie przywróci życia. No dobra, ale co ja mam do tego, że ona umarła? Cóż, nie, ale... Byłeś z nią wtedy. Ty i nikt inny. To była twoja odpowiedzialność. Powinieneś ją, był ją chronić. Ja... Widziałeś? Mówisz, że Mia Fey była twoją nauczycielką. Cóż, w takim wypadku nie nauczyłeś się niczego, Trite. Ukradłeś jej życie, a teraz... Pozwoliłeś, żeby jej siostrę spotkało to samo. Ja nie skazałam Mai na śmierć. Nie! Zamek? Podchwytliwy? Co to za śmiesznie wyglądający zameczek? Dlaczego go nie otworzysz? To byłoby proste. Obawiam się, że nie możemy to zrobić. Ten obszar zawsze był podatny na trzęsienia ziemi. Powtarzające się wstrząsy osłaby osłabiły podstawę tej sali treningowej. Każda zewnętrzna siła użyta, żeby przebić zamek siłą. Cóż, powiedzmy, że wtedy wewnętrzna świątynia i święta jaskinia byłyby już przeszłością. Od czegoś takiego? Jakoś ciężko mi sobie to wyobrazić. Może samo wiercenie, ale odpalenie? Bardzo dobrze. Więc może zasugeruję oczywiste rozwiązanie. Otwarcie to kluczem. A. Jasne. Pokaż mi, gdzie jest tutaj dziurka. Nie ma dziurki? Zgadza się. Interesująca zagadka, co? Osoba, która postawiła ten zamek, jest jedyną, która może go otworzyć. Więc kto to był? Proste. Oskarżona. Co? Iris? Kiedy akolitki przychodzą trening w środku świętej jaskini, to prowadząca siostra jest odpowiedzialna za zamknięcie wejścia. Oczywiście, noc morderstwa nie była wyjątkiem. Maya Fey trenowała tutaj. Siostra Bikini wspominała to wiele razy, teraz kiedy o tym myślę. Ona powiedziała, że Iris została tutaj, żeby rządzić i obserwować wczesne stadia treningu. Więc Iris... oskarżona to jest jedyna osoba... Więc Iris oskarżona jest jedyną osobą, która może otworzyć zamek. Zaranżowałem, żeby została tutaj dzisiaj sprowadzona. Iris jest jedyną osobą, która może otworzyć ten zamek? Mam nadzieję, że ona niedługo tutaj przyjdzie. Wytrzymaj, Maya. Idę po ciebie. Więc... Powiem już wracać do pracy. Poczekaj, Godot! Co wiesz, że Maya... Jak bardzo jesteś pewny co do Mai? Nie ma co do tego wątpliwości. Ona jest gdzieś w świętej jaskini. To jedyne miejsce, gdzie ona może być. No nie jedyne, ale... No powiem wam, że jest to na swój sposób takie interesujące. Bo na początku to, co on powiedział, to brzmiało trochę jakby... To brzmiało trochę jakby on był pewien, że coś się stało, a teraz spray to brzmi wręcz przeciwnie, jakby on był pewien, że ona gdzieś tutaj jest. Ale on to mówi z takim przekonaniem, że aż się jakoś tak przykro robi, tak niemiło. Lepiej zacznij się modlić. Lepiej módl się, żeby twoja przyjaciółka... sprawdziła tutaj oskarżoną. Edgeworth? Edgeworth'a? W sensie... Nie, coś się pogubiłem w tym momencie, wybaczcie. Tam, że tak było napisane. Posłuchaj, Trite. Jest tylko jedna rzecz, którą chcę powiedzieć, zanim pójdę. Nigdy ciebie nie zaakceptuję. Nigdy. To jest coś mega osobistego z jednej strony. Naprawdę zaczęłam podejrzewać Godota. W sensie... Ale jaki mógłby być jego cel, żeby zabić Elise? Nie wiem, na pewno jest podejrzany. Nie mówię, że jest moim głównym podejrzanym, ale to, że on tutaj w ogóle jest i zachowuje się tak agresywnie znikąd, no jest zastanawiające.
Powinieneś bardziej ostrożnie dobierać sobie przyjaciół w Infinity Wright. Każdy mi to mówi. Wygląda to, że nie mam za bardzo wyboru. Chyba muszę po prostu zobaczyć, co z tego wyjdzie. Dobra, wychodzę stąd na razie. Wracam do bramy. Nie wiem. Powinienem, albo nie? Brzmi, jakby ktoś gadał do siebie, ale skąd to dochodzi? O. Tak. Pójdę to zmyć. Tak zrobię. Nie, ale nie mogę tego zrobić. Jestem detektywem. A, mój mózg. Zaraz oszaleję. O! Coś cię męczy, łachmaniarzu? Proszę, nie biczuj mnie tak nagle znicząc, ser. To było tylko przywitanie. Przyjacielskie smarnięcie w ramię moim biczem. Co tam, Gramszu? Coś cię trapi? Co powiedziałeś, koleś? Może próbowałeś zdecydować, czy chciałeś zmyć to, czy nie. Co powiedziałeś, ser? O, tak. Prawie zapomniałem. Nie możesz przechodzić przez tą małą bramkę, furtkę, okej? Masz na myśli tą, która ma napis zakaz wejścia? Ja, zagradłem się już tam. On próbuje być jakiś sprytny albo coś? No i co tam jest, łachmaniarzu? To ci jakby ogródek. Ogródek? Tak, to ci jak... Jest teraz badany, więc trzymajcie się z dala. Nie mówię, tylko proszę, koleżko. Łapiesz, koleś? Czy on zazwyczaj mówi na odwrót? Cóż, trzymaj się. Rabu, to nie znaczy, że mamy tam pójść właśnie. Więc... pójdziemy zwiedzić ten odwrót Infinity Wright? Oczywiście, co jeszcze możemy zrobić? Naprawdę chcę wiedzieć, co Gramsz mu myślał. No, co sobie myślał? Dobra, przejdźmy się tam. Odwrót. Jest napisałem Maja na tym krwią. Na tym, nie wiem, kominku? Jest coś dziwnego w powietrzu. Zastanawiam się, co to. Dziwne uczucie? Zapomnij o tym. Co za dziwny napis na kamiennej latarni. A! Co tutaj robisz, ser? Ja mówiłem, żeby tu nie wchodzić. Nie wiesz, łachmaniarzu, Von Karma zawsze pokazuje się tam, gdzie jest wskazówka. A jest tutaj wiele wskazówek. O, ale... Dobra, zbadajmy to miejsce. Naprawdę jest tu sporo wskazówek. Jest tutaj parę pochodni. Chyba trzeba zapalić się, żeby... żeby cokolwiek tutaj widzieć. No, szukałem ich, koleś. Chyba były ostatnio zapalane. Ostatnio? O, jak ostatnio mówimy. Tak ostatnio jak w noc morderstwa. Maja trenowała tutaj w noc morderstwa. To nie jest nierozsądne, żeby myśleć, że te rzeczy zostały zapalone właśnie wtedy. Chyba. Okej. Okay. Mała latarnia i mała statua. Na pewno... quaint? Co jest quaint? Osobliwe? Oryginalne? To jest na pewno nietypowy mały ogródek. O! Co za duża mistrza tutaj? O, wiem co to! To mistrza z wodą, prawda? Wszystko inne jest zamarznięte. Ale lód w tej mistrze został rozbity. To prawda. Czy to ma coś ze sprawą? Pewnie tak. Cóż... Ja... Wcześniej... polałem swoją twarz wodą. W nim. Robiłem się śpiący. Oh, no to cię rozbudziła teraz Francesca, biczem pewnie jednym z wielu. Czyli Gramszu tutaj troszkę nabałaganił, no ładnie. Następnym razem, kiedy będziesz śpiący, przyjdź do mnie, łapiesz? Już bym nigdy nie czuł się śpiący. Co to? Jest tutaj jakiś talizman, wisiorek albo coś takiego, wystający ze śniegu. Wygląda dosyć stary. Jest też skórzany... port, taki trochę pętelka. Chyba należał do ofiary. Do pani Elis Dumą? Tak, był tutaj zepsuty skórzany kord. Kord to jest taki, no właśnie taki przedłużacz jakiś wokół szyi panienki. Końcówka jego znaleziona
Zarówno u ofiary, jak i w tym naszyjniku pasuje idealnie. Znaczy w tym, no takim drobiazgu. Brzmi to dla mnie jak, jakby ten mały drobiazg miał być biletem do otrzymania naprawdę sporych odpowiedzi. Noszony przez Alice Dumont, znaleziony w ogrodzie. Okej, czyli była i w ogrodzie, i na moście wychodzi na to. Ona gdzie jej nie było, jakaś strasznie rozchulana ta Alice. Mamy jeszcze ten, tą statuę. Co to do cholery jest? Oho, zauważyłeś to co, koleś? Żartujesz sobie? To nie może być bardziej oczywiste. Jestem pisany Maja. Tak, zanim zapytacie, to jest napisane krwią, okej? Okay. Odpowiedź teraz na wszystkie nasze pytania, łachmaniarzu. Bez wyjątku. Tak, sir. Okej, okay, ale... No tutaj z tej strony wygląda Maja, ale kto tak pisze? To wygląda jakby to było wręcz lustrzanie odbite. Jakby ktoś po prostu źle widział. O. Ciekawe. To wszystko. Poradajmy z nim. Śledztwo. Więc jak idzie śledztwo w wewnętrznej świątyni? Mamy najlepszych techników kryminalnych na świecie, pracujących na miejscu. Techników kryminalnych? I co oni niby zbadali? Nic! Mówiąc naukowo, miejsce jest czyste jak cholera. To nie jest wystarczające, łachmaniarzu. Myślisz, że ci odpuszczę? Oho. Cóż, było parę rzeczy, które na początku mi przeszkadzały, kiedy tutaj przybyłem, sir. Ta kamienna latarnia i otaczający obszar, które jest pokryte w śniegiem, racja? A, rzeczywiście. Myślałem, że to jakiś, nie wiem, chodniczek. Ale w sumie też byłby pokryty śniegiem. Wyglądało mi trochę podejrzanie, tak mówiąc naukowo. Więc zawołałem chłopców z laboratorium, żeby to sprawdzili. Rezultaty były, cóż, właściwie to ciężko powiedzieć. Chyba lepiej jak sam zajrzę. Maja? Co do Mai? Czy pan Godot wam powiedział? Tak, słyszeliśmy. On szuka ją z całą ekipą. Ale ona nie mogła nigdzie zniknąć. Nie mogła nigdzie zniknąć? On this side? That it meet, but there's nowhere else she could have disappeared to. Ah, disappeared to, okej. Okay. Nie wiem dlaczego, ale disappeared jakoś. Mój mózg już w tym momencie dał taki przecinek. I tak myślę, po co tu jest to, ale tu, disappeared to, czyli zniknęła no po prostu po tej stronie Dusty Bridge. Musimy czekać, aż pan Edgeworth tutaj przyjdzie, koleś. Edgeworth? On eskortuje Iris, pozwaną tutaj. Musimy poczekać, skoro ona jest jedyną, która może otworzyć drzwi do świętej jaskini. O, myślę, że pan Edgeworth chce pogadać z tobą o czymś, koleś. A? Ciekawe, o co chodzi. Nie spodziewaj się żadnych dobrych wieści, kiedy z nim gadasz. Kiedy ja z nim rozmawiam, pan Edgeworth brzmiał na takiego zasmuconego. Czułem się, jakbym tonął. Brzmi przyjemnie? Ale co, tonięcie czy cierpienie Ramszu? Phoenix jest jakimś psycholem. Krwawy napis. Maja. Więc to było napisane krwią? Tak. Co gorsza, to jest krew ofiary. Ha? To jest krew pani Domo? Jakim cudem ona tutaj jest? Nie sprawdziliśmy jeszcze dokładnie, ale... Na to wygląda, koleś. Bardzo interesujące. Phoenix się wright. Pewnie wiesz, prawda? Dlaczego imię Mai jest napisane do góry nogami? Wiesz co, koleś mi też to zostawiało. Coraz więcej spraw jest tutaj do góry nogami. Najpierw ten rysunek do góry nogami, teraz to. A przyszedłem z odpowiedzią. Rezultat mojego własnego śledztwa Gamszu. Oho. Naprawdę? Więc mów. Cóż, w noc morderstwa... Ta kamienna latarnia była do góry nogami. No i mamy już wszystko. Ehem, tak siak. Jest tylko jedno logiczne wyjaśnienie tej tajemnicy.
Pani Alice Dumont napisała te litery sama, własną krwią. Chyba żartujesz, to niemożliwe. Z tego, co jest napisane w krwi ofiary i pozostałych wskazówkach, to prawdopodobnie, że ten ogród był miejscem morderstwa pani Alice. O kurde. No dobra, tutaj została zamordowana, teoretycznie. Potem przeszła na most, a właściwie została przeniesiona na most, a potem jeszcze tam dalej. Wow. Przynajmniej taka jest nasza aktualna teoria co do wydarzeń, które miały miejsce, koleż. Co? Prawdziwe miejsce zbrodni. Więc pani Dumont została zabita tutaj? Nieważne, że chcesz na to spojrzeć. Tak mówią ludzie. A więc... To, co siostra Bikini zaczęła w... na podwórzu w Równej Świątyni, to była... Cóż, co to było? Jeżeli to nie było miejsce zbrodni, to co ona zaczęła? Myślisz, pani Von Karmo? Naprawdę specjalny... Specjalne dochodzenie Gamszu pokazałoby odpowiedź, prawda? Ale poczekaj chwilę. Zarfawione pismo i wszystkie inne wskazówki. Coś na pewno. Would have is listed alright. Ktoś chyba mógł to ustawić po prostu, ułożyć po morderstwie, racja? Jeżeli dobrze rozumiem zdanie, chyba tak. Przepraszam, ale nie ma takiej opcji, koleś. Dlaczego nie? Jak szybko zapominasz Finch Wright? Od incydentu to miejsce było całkowicie... Było całkowicie niedostępne. Ponieważ Dusty Bridge było całkowicie spalone. Obserwowałem naprawę mostu przez cały ten czas. Nikt tutaj przyszedł przede mną i poza mną i moimi ludźmi. Więc oznacza to, że nikt nie mógł tutaj podłożyć. Koleś. Znaczy to on powiedział, to on tym swoim głosem. Nie mam co do tego kontrargumentu. Wiedziałem. Powinienem zmyć krew z latarni, gdy tylko tutaj przybyłem, ale po co? Jeżeli to naprawdę było miejsce zbrodni, muszę dowiedzieć się, co dokładnie się tutaj stało. Co Biki widziała. Okej. Okay. Gdzie teraz? Brama znowu? Most zawieszony? Avenue Hall, coś się stało? Nie ma tu nikogo jeszcze. Most zawieszony. Główna brama. O! 9 lutego, świątynia Hazekura, główna brama. Ja masz gościa. Pani Wright. Moi drodzy, pani Wright czy nie pani Wright? Zaraz będziemy powoli kończyć, tylko zaznaczę właśnie, jaki jest plan co do tego, co będzie dalej. Teraz, no myślę, że w kolejnym odcinku możemy się postarać skończyć to śledztwo. Wydaje mi się, że tak dużo to nie zostało. W sensie, no już raczej nie spodziewam się innej lokacji, no poza jeszcze może wnętrzem tej jaskini. Więc postaram się w kolejnym odcinku skończyć już całe śledztwo. A potem zaczynamy ostatni proces sądowy oczywiście. Już zrąpał mi się, aż spojrzałem na Switcha, akurat na tej pad mój leży od Switcha i akurat mi się teraz skojarzyło. Znaczy, ostatni proces, jaki jest w tej grze. Nie może się naprawdę doczekać, bo zaczęła się tutaj nabudowywać ciekawa historia. Patrzcie zresztą, że to jest sprawa, w której jest trzech prokuratorów. W sensie, no wiadomo, że tylko jeden będzie naraz za nami walczył, a wręcz jeden nam pomarł dotychczas. Ale no jest to niesamowicie ciekawe. No i jestem ciekaw po prostu, jak to się rozwinie. Mam parę teorii, ale pomimo, że mam teorie i trochę się z wami nimi podzieliłem, to nie będę tu się mocno w nie zagłębiał, bo chciałbym, żeby osoby, które jeszcze już nie łączą mocno faktów, też się dobrze bawiły. Ja nie mówię, że już znam tej rozwiązanie i wszystko wiem, bo dalej nie rozumiem, co się stało, że tutaj było ciało, tam było ciało, potem tam było ciało, ale no mam swoje podejrzenia. Mam parę swoich teorii co do rzeczy. Nie będę tutaj się wymądrzał, po prostu dam wam i sobie je poznać, ale jestem ciekaw, jak dużo z tego się sprawdzi, kiedy będziemy już po procesie.
Na ten moment to wszystko, dziękuję wam za uwagę. Jeżeli wam się podobało, możecie bardzo łatwo docenić filmik poprzez zostawienie łapki w górę, jakiegoś krótkiego komentarza, albo dłuższego, jeżeli macie ochotę. Zapraszam was również do subskrypcji kanału, a także mój kanał Twitch, gdzie streamuję prawie że codziennie na żywo, gram w różne gry, jest to twitch.tv/MrBobru, no i tam jestem prawie codziennie od 17. Macie link w opisie, wystarczy kliknąć, to właściwie tyle. Zapraszam was, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, papa.